A pani mnie tutaj jakoś próbuje coś zasugerować, że jakiś niedopełnia? Nie, dlatego że mieszkam ciągle, w stanie ciągłym. Przenoszę się między Warszawą a Gdańską. Nie muszę się pani zresztą z tego tłumaczyć. Grzegorz Braun w więźniarce zdaje się. Gdzie jest? Tam. Zostawiam tu torbę. Ale ja bym prosił na dzień. Gdzie jest Grzegorz Braun? Ale ja nie wiem, ponieważ nie zostawiam tutaj. Gdzie jest Grzegorz Braun? Nie, właśnie nie wiem. Nie. Koło lodówy policyjnej, która stoi właśnie przy biurze przepustek. Muszę wziąć. Dobra, kończę. Oddajemy. Słuchaj, no zobacz, co tam jest. Dobrze, to panu trzeba. Witek, co tu robisz? Zamknął pan sobie drzwi. Zatrzymany, jak widać, ale dokładnie nie wiem. Ilu mamy? Raz, dwa, trzy. Czekam na informacje. W razie nie zadaję żadnych pytań, tylko czekam na informacje. No. Przepraszam bardzo, co ten pan tu robi? Nie wiem, o co. A pan tu dowodzi, przepraszam bardzo? Ja nie. A kto dowodzi? Byłem najbliżej. Proszę, co? No ale pan wydaje polecenie. Myli się pan. Trzeba na do rzecznika prasowego Komendy Stołecznej Policji z wszystkimi pytaniami. Pan poprosić tutaj? Jeżeli włożyć w jakiś sposób, to nie absurdalne. Ewo, czy zostały ci przedstawione jakieś zarzuty? Proszę mnie nie pchać, czemu pan mnie pcha? Janek, jesteś? Janek, czy jakieś zarzuty ci zostały przedstawione? Proszę mnie nie pchać do jasnej cholery, jestem dziennikarzem, wykonuję swoją pracę. Na razie nie, nie zostały, zostaliśmy zatrzymani. Swoich obowiązków dziennikarskich. Relacjonowania tego, co się tam dzieje w PKW. Zostaliście zatrzymani? Tak jest, zostaliśmy zatrzymani. Panowie, zatrzymujecie dziennikarzy telewizyjnych w czasie relacjonowania wydarzeń? Kto tu dowodzi do jasnej cholery? Ewa, czy możesz się nam pokazać? Ewa, czy możesz nam się pokazać? Janek, czy przedstawiliście panowie jakieś zarzuty? Na razie nie. Pytałem, jaka jest podstawa zatrzymania. Dlaczego jesteś zatrzymana? Zostałam wyprowadzona tutaj przez panie policjantki. Ja tylko mam nadzieję, że to nie są te policjantki, które upokorzyły posła Wiplera, co widzieliśmy w świetle kamer. Czy podczas wyprowadzenia użyto wobec ciebie przemocy? Użyto siły, pomimo że deklarowałam, że wyjdę bez przemocy. Czy w ogóle sam jakiś, nie wiem, coś ci grozi? To jest moja torba. Nie wiem, zapowiadają, że przyślą więźniarkę i że będę zatrzymany. Rozumiem pana, ze względu bezpieczeństwa oraz nie niszczyć proszę mienia. Prosimy o zejście. Nagrał pan, co pan miał nagrać. Wyjść przed policjantów, może pan wyjść. Bo pan mnie popycha? Wszyscy!
Wszyscy do suki! Wszyscy do suki! Wszyscy do suki! Wszyscy do suki! Wszyscy! Zomo, od kiedy dziennikarzy walić? Ty bułki dla koleżanki przyniosłem. Jakiś standard białoruski, czy jaki to Ale jest? Co, panowie już dostajecie premię za bicie ludzi, tak? Za protestowanie przeciwko fałszerstwom wyborczym? A któryś z panów głosował na PSL może? A ile pan postawił krzyżyków na karcie wyborczej? Nie ma pan wrażenia, że władza robi pana trochę w bałach i się panem posługuje? Fałszerstwo wyborcze, pan musi to chronić? Ciężka robota, co? Ale można się zbuntować, pan się nie przejmuje, są na to przepisy nawet. Nie pan, złapam. To mi trzeba zrobić jakieś zachowanie postojowe. Senatora! Zostaw go! Zostaw go! Zostaw go! Zostaw go! Odsunąć się! Zostaw senatora! Proszę nie uderzać w lidę, pan. Przepraszam. Pan chce tylko zobaczyć, pan senator, czy jest ta osoba? Tak. I proszę odejść od radiowozu. Ale to z tamtej strony. Z tamtej strony. Proszę odejść, proszę odejść. Proszę odejść. Jestem teraz drugi. Jedni. Uwaga. Tu pan senator chce zobaczyć tylko, czy ta osoba jest i nie utrudnia czynności. Policjanta! Jak mnie z tyłu pchają, to co ja mam? Nie wiem, pan wie dziennikarzy z pewnością, czy za narodka? Nie, nie. Trzeba zblokować ten sukę. Proszę pana, kolano sobie skręciłem. Proszę pana, nie mogę. Proszę zejść na ulicę, bo... Proszę zejść na ulicę. No schodzimy na chodnik. Proszę zejść z jezdni. Proszę zejść z jezdni. Bardzo proszę zejść z jezdni. Pod samochód chce pan wpaść, jak miał ojca. Proszę pana. Nie warto. Ale to panie senatorze, to wyjście było dobrowolne, czy policja zmusiła wszystkich protestujących do jakoś w jakiś sposób siłowy, do tych, którzy nie zastosowali się do poleceń opuszczenia? Siłowo byli zmuszeni do opuszczenia, którzy się nie dostosowali. Ile to osób było? Trudno mi powiedzieć, bo ja niepotrzebnie, ja byłem wcześniej tam, potem wyszedłem i potem później chcieli mi tam puścić na górę. Czy policja powiedziała panu, gdzie te osoby zostały przewiezione? Nie powiedziała, nie. Czyli nie wiemy nic o nie, nie wiemy. No, przypuszczam, że przypuszczać możemy tylko. No. Ale dziewczyny no są dość zdenerwowane, bo są tylko we dwie, no i nie dano nie na, żadnego nakazu zatrzymania. A czy były skute, były jakieś... Nie, były skute, nie. A czy to nie jest widok znajomy ten dla człowieka Solidarności? No, ktoś tu wspomniał, Janek, chyba, no przeżyłem pacyfikację, dwie poważne w fucie, bo przecież jak nie znamy się bardzo wszyscy, ale akurat byłem szefem strajku w Nowej Hucie, także pod stanie wojennym i potem w 1988 roku, także parę pacyfikacji widziałem, znaczy nasze pacyfikacje ówczesne udało mi się jakoś tam
uciec, znaczy nie dać się internować ani zatrzymać, ale oczywiście wymiar tamtej sytuacji był o wiele większy, niemniej te dziewczyny, widzę, przeżywają mocno bardzo. Jaka demokracja, to, taki wymiar, można by powiedzieć? No, pewne rzeczy rzeczywiście tak się kojarzą. Smutno, nie? No, to 25-lecie. Ja obserwuję właśnie te obchody i nie uczestniczę właściwie w tym 25-leciu, chociaż nie znamy się wszyscy, ale od 80 roku we wszystkich najważniejszych wydarzeniach uczestniczyłem, więc jakoś z pewną to 25-lecie obchodzone jest w takim stylu Gierka, późnego Gierka właściwie, ponieważ w samych pozytywach się mówi, pozytywy trzeba dostrzec, a niemniej wiele Rzeczpospolita przez te 25 lat obok niezwykle pozytywnych zjawisk przeżyła także dramat przede wszystkim wyprzedaży firm, zamykania firm i funkcjonowania, a jest to już taka filozofia liberałów niewidzialnej ręki rynku, która to niewidzialna ręka rynku powoduje nie tylko rynkowe skutki. Panie senatorze, był pan szefem strajku w Nowej Hucie 13 grudnia. Udało się panu przetrwać tamtą pacyfikację. Jak pan dzisiaj patrzy na tamte rzeczy z perspektywy chociażby tych wydarzeń z tej ulicy? No, sądzę, że sposoby rozwiązywania tego problemu są podobne, a myślę także i wiele osób z tamtego czasu jeszcze, myślę, uczestniczy, mówię to tak trochę ogólnie, w tej rzeczywistości dzisiejszej. Także to jest smutne, bo 25 lat ma taki nie zawsze pozytywny finał. Chodę. Uprawnione nie opuściły budynku. Administrator poprosił policję o interwencję i policja musiała zareagować. Podjęliśmy interwencję, osoby są zatrzymane. Jutro będą wykonywane czynności bądź to z prokuraturą, bądź osoby będą doprowadzone do sądu. Ale jak to te czynności tu u was? Jutro? To zależy od prokuratury. Dzisiaj będą tylko sporządzone protokoły zatrzymania. Te osoby zostaną osadzone i jutro będą wykonywane czynności. Prawdopodobnie tutaj, ale być może, że prokurator sobie zażyczy albo ktoś... Czy ewentualnie to połączenie dzisiaj nie jest możliwe? Nie, dzisiaj nie ma możliwości, bo poręczenie może pan złożyć w prokuraturze lub w sądzie. Natomiast prokuratura w związku z tym, że nie posiada dzisiaj żadnych materiałów, to nie może decydować w tych sprawach, więc jutro jak najbardziej zapraszam, proszę pytać, proszę się interesować. Natomiast w chwili obecnej dzisiaj wszystkie osoby zostaną zatrzymane i jutro będą wykonywane czynności procesowe. Może pani telefon? Wie pan co, może pan przez tego, przez dyżurnego KRP Warszawa 1, wie pan, mi się tu zejdzie prawdopodobnie do rana, jestem od rana, wie pan, ale telefon, proszę się przedstawić, że chciałby pan rozmawiać z komendantem. Ile jest osób zatrzymanych? W sumie jest 12 osób zatrzymanych. Kiedy będą mieli postawione, miały postawione zarzuty? Nie miały jeszcze zarzutów. Zarzuty będą, czynności procesowe będą jutro. Dzisiaj jest podstawa tylko do zatrzymania, tak? W oparciu o jaki artykuł? No, 193 kodeksu karnego, tak? I tryb przyspieszony, druga przesłanka, tak? Tyle, co mogę powiedzieć. Tak?